Привет, привет! Это Хантай, это следующий эпизод Workers and Resources Soviet Republic. Witajcie, witajcie. Dawno żeśmy się nie widzieli w Workersach. No tak się jakoś złożyło, nie było kiedy przysiąść nagrać. Ale bez przedłużania przechodzimy sobie do dzisiejszego odcinka i na początek miałem nadzieję powiedzieć wam coś dobrego, ale ciężko powiedzieć coś dobrego w takiej sytuacji, kiedy zatrzymuje nam się lokomotywa, która mówi, że nie ma paliwa i nie może jechać dalej. I wszystko byłoby zrozumiałe, gdyby nie to, że ona fizycznie stoi na stacji do tankowania i dalej nie pojedzie. Co w takim wypadku zrobić? Myślę, że jedyna słuszna rzecz to jest próba oddelegowania jej do lokomotywowni, bo ona bez paliwa, o dziwo, do tej lokomotywowni powinna pojechać. No i właśnie ruszyła. Po tych zegarek widziałem, okej. Okay. Ruszyła coś i jest nie tak. Ona czegoś nie rozumie. Jak ma dojechać do lokomotywowni? A cóż takiego jest tutaj do zrozumienia, droga Ciuchcio? Czego nie rozumiesz? Czemu nie możesz pojechać dalej? Rozwiążmy sobie ten problem. Okej, bo się wpakowałaś pod prąd. A w sumie to dlaczego się wpakowałaś pod prąd? To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego ona wjechała tutaj i mówi, że ma problem z przejechaniem dalej, skoro fizycznie nie wolno jej tutaj wjechać? Skoro może tylko jechać w tą stronę. Ona na siłę wjechała tutaj. No i niech mi ktoś wyjaśni tak naprawdę, o co tutaj chodzi. Dlaczego tak się wydarzyło? No nie wiem, ona po prostu tutaj stoi. Nie bardzo możemy jej teraz niestety pomóc. Poza jedynym w tym momencie manewrem, czyli zrobieniem sobie toru tutaj. Tylko coś się nie chcą łączyć. Okej, spróbujemy sobie, wiecie, zrobić tutaj przejazd. Usuniemy ten semafor. Usuniemy te semafory też. Znaczy ten jeden, przepraszam. Spróbujemy położyć tory tak, żeby dotrzeć tutaj. Ale jak widzicie, to przyciąganie czasem działa na naszą niekorzyść. Spróbujmy zatem troszkę się przybliżyć i może teraz się uda. O, dobra. Jeden jedyny piksel, który pozwalał na to. Dobra, zróbmy tak. A czekajcie, popatrzcie, zawróciła. Czy się zatankuje teraz? Dobre pytanie. Nie zatankuje się, oczywiście. Bo to gamonia nie ciuchcia, no ale okej. Teraz pojechała dobrze. W porządku, ale dlaczego tak się wydarzyło? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Nie powinno było być się tak stać w ogóle. No jako, że mamy tutaj ewidentnie powiedziane, w którą stronę można jechać, w którą stronę nie można jechać. Dobra, poprawnie układając wyjazd ze zwykłym semaforem, a wjazd z chainem. Okej, w porządku. No i cóż, no ona sobie pojedzie. Chyba, że jej powiemy, gdzie ona jest. No, ona tu już pojechała. A nie, tutaj nie było gdzieś stacji do tankowania, oczywiście, że była. A dalej nie ma paliwa. Tja. No nie wiem, no coś tu jest ewidentnie nie tak. Dobra, niech już wjedzie tam i się zastanowimy, w którą stronę ją tak naprawdę puścimy. Ona tak naprawdę ma paliwa. Powinna była jechać dalej. Właśnie stanowisko do tankowania. Wyładunek. Ale czemu się nie zatankowała na tym stanowisku? Tutaj dalej załadunek. Stacja załadunkowa Pardubice to nie. Załadunek. Ona powinna pojechać nam węgiel w końcu gdzieś wrzucić. Zobaczmy, jak się nazywa ta stacja tutaj. Bo ona powinna pojechać tu i tutaj generalnie nie mamy węgla w ogóle. Musiałem, wiecie, kupować, czyli w ten sposób. I ta stacja nazywa się Segadoara. Segadoara. Ja, gdzie ta stacja jest? Co jest z węglem? Wyładunek. Jest tutaj, proszę bardzo. Czyli byśmy chcieli, żeby ona tutaj pojechała. Ale w tym czasie się nie zatankuje. Tankowanie ma dopiero tu. Więc chyba wypuścimy ją na zwykłą trasę po prostu. Dajmy start. Poczekać, pociąg wjedzie w całości do lokomotywowni. To nie wjechał, tak? Okej, teraz może wyjechać. Niby dalej bez paliwa, no ale mam nadzieję, że tym razem się zatankuje. Dobrze. No, niestety, sporo problemów było. Tutaj też musiałem rozwiązać. No i w tym momencie doszedł nam do tego, gdzieś to miasteczko jest. Tutaj to nowe miasteczko. To z rondem na środku. Doszły nam dwa duże, nowe budynki. Jest to przedszkole oraz szkoła, dlatego, że bardzo dużo osób nie mogło
pójść do pracy przez właśnie swoje pociechy, no to pomału, pomału się tam będzie gdzieś rozładowywać, aczkolwiek dalej tutaj widnieją osoby, które nie mogą, jakby nie mogli wsiąść w tramwaj i przejechać. No a tutaj mamy dwa nowe budynki, no dlatego, że troszeczkę się nam budyneczki tutaj też przepełniają. Powinienem mieć tu jeszcze jeden tramwaj wolny, a nawet i dwa. Wydaje mi się, że to usuniemy. Wydaje mi się, że tutaj tramwaj puściłem w prawo. Zobaczymy, czy to nie jest czasem ten, to nie jest ten, ale gdzieś tutaj będzie. W prawo puściłem tramwaj, który ma za zadanie tylko i wyłącznie jeździć i zbierać, znaczy transportować ludzi pomiędzy tymi czterema przystankami. O, właśnie o to mi chodziło. On co prawda nigdzie nie zajedzie, więc nie wiem, dlaczego robotnicy w niego wsiadają. A może i by tak nawet zrobić, żeby wyrzucić robotników stąd? A robotnicy się generalnie mogą przesiąść też na inną wtedy stację. Ewentualnie zaproponować jeszcze jakiś wyjazd gdzieś, no ale znowu wtedy pasażerów będziemy brali bez sensu. Tak źle i tak niedobrze. W każdym razie w prawo jeździ jeden tramwaj, my sobie za to puścimy w lewo jeszcze jeden. Wiecie, po prostu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czyli zaczynając od tej stacji, idąc tutaj, tutaj i tutaj. I w kółeczko. I niech jeździ. Mógłbym zacząć w sumie od innej stacji, ale dobra, jakoś sobie poradzi. Nie jest to istotne. A tutaj no, tych pracowników wiele nie dociera tak po prawdzie i może by coś w tym kierunku też faktycznie zrobić właśnie z tymi pociągami, ale znowu nie chcę, oni będą wozić, wiecie, pasażerów, których nie powinni wozić. Okej, okay, ten sobie jedzie i teraz będzie gdzieś tam dowoził nam tutaj do tych fabryk pracowników. No tych pracowników tutaj nagle się zrobiło sporo. Raz, że dużo osób tutaj pracuje. Ojej, ale tak, ja aluminium w ogóle stąd nie wywożę. Okej, okay, zatem trzeba też będzie i wywozić stąd aluminium jakoś i sprzedawać. Czy jest jedna ciężaróweczka, która jeździ? No ale w tym momencie i tak mamy to wszystko zablokowane. Więc musimy tak naprawdę z tym coś zrobić. Dobrze, 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 dobrze. No jest dobrze, powstały nam dwa w tym momencie problemy, które tak naprawdę, do których doprowadziliśmy ostatnio. To znaczy mamy tak, mamy zakłady mechaniczne, które nie mogą składować już części mechanicznych, dlatego że jest tutaj bardzo mały magazynek. No i mamy właśnie hutę aluminium, która to nie ma jak składować aluminium. Obydwa te surowce posłużą nam do budowy maszyn. Znaczy aluminium akurat tylko do budowy, wiadomo, statków powietrznych, czyli jakieś tam helikoptery, samoloty i tak dalej. Ale części mechaniczne również będą nam potrzebne właśnie przy samolotach, czy samochodach, czy pociągach. Więc tak, proponuję w pierwszej kolejności zająć się tym aluminium. Zrobimy sobie tutaj na początek, kupimy dwie ciężarówki. Ale tak, ja tu chyba nie mam nigdzie... Czy ja tu mam jakiś budynek, w którym mogę kupować pojazdy? Centrum dystrybucyjne to nie, małe centrum. To jest utrzymanie infrastruktury. No właśnie, nie mam, a trochę mi tego budynku brakuje. Wszystkie pojazdy muszę kupować, wiecie, tutaj w... nie w motozbycie, tylko w zajezdni. Tak, i właśnie takiej zajezdni nam brakuje. Oczywiście można to zweryfikować, klikając tutaj i robiąc zajezdnia. I patrzymy, ok, jedną mamy tutaj, ale tutaj absolutnie zajezdni nie mamy. A mamy takie piękne tutaj pole do manewru właśnie w postaci pustego miejsca, gdzie kolejne takie podobne do siebie budynki wrzucam, więc zrobimy sobie tutaj na początek zajezdnię. O właśnie. Może być maksymalnie blisko tutaj. Niech ona sobie w ogóle już się tworzy. Dobra, to wyrzucimy. I jak już mamy zajezdnię, to spowolnijmy tempo i kupmy sobie jakieś dwa samochody, które będą nam wozić to aluminium w tym momencie. Czy to będzie zamknięta skrzynia? Nie. Otwarta skrzynia, tak przypuszczam. I jest aluminium. Dobra, pojemność całkowita. Autozapis, pojemność całkowita. Tu mamy 27 024 tony, 16 ton jest następne, 95 km na godzinę się porusza, a ten 92, więc to jest całkiem spoko. Zróbmy sobie dwa takie, kupmy samochody. Dwa takie samochody, czy więcej? Kupmy na razie takich 4 nawet. I chciałbym, żeby tak, żeby ten jeden samochodzik woził nam aluminium z tej fabryki. No, na razie do tego magazynu. I możesz jechać. I gdzie my to mamy? Tutaj. Jedź.
I tak samo chciałbym, żeby inny samochód, na przykład ten, robił dokładnie to samo. Czyli na razie przewoził tylko i wyłącznie... Tak, masz trasę. Przewoził aluminium do nie fabryki, tylko magazynu tutaj. I ten magazyn sobie po prostu wykorzystamy. Natomiast chciałbym też, żeby część tego aluminium była sprzedawana, sprzedawana za granicę, tak, żebyśmy się mogli na tym wzbogacić. Więc w tym celu właśnie zrobimy sobie jakieś dodatkowe wagony kolejowe, które się będą tym zajmować. Tylko że tak, po pierwsze potrzebujemy stację, która nam to umożliwi. Zobaczmy tutaj, powinniśmy sobie wybudować stację towarową, jest aluminium, ok, to wygląda tak. Zamiast tych torów tutaj po prostu możemy sobie, nawet nie musimy zamiast, możemy to zrobić obok i tutaj torowisko poprowadzić. Ok, czy mamy tu jakieś semafory poukładane? No niby są, no, zróbmy dla porządku, bo jeżeli byśmy chcieli właśnie, żeby jakiś pociąg tylko objeżdżał czy coś, to zróbmy sobie tutaj semafory. Jeździ się w jednym kierunku tutaj tak naprawdę. Tak, tutaj już jest chain, ale zrobimy sobie tak. I tutaj sobie postawimy chainy takie. I tutaj chain w ten sposób. Ok, to mamy ogarnięte. Oczywiście tak, budynek bez zasilania, to trzeba też coś tutaj będzie doprowadzić, a zróbmy tutaj zasilanie w środku, niczym nam to nie przeszkadza. Tylko no właśnie, musimy się tu jakoś podpiąć, ale tu mamy całkiem... Tu już mamy wszystkie połączenia wykorzystane? Tak, bo tu są jakieś połączenia podziemne zrobione, a kurczę. No dobra, tego się nie spodziewałem. Ale w takim razie... Zróbmy sobie jeden rozdzielnik, słuchajcie, tutaj nic się nie stanie. Zrobimy sobie taką rozdzielnię. Ciach i ciach. I ten kabel po prostu... Ha, kolizja. No trudno. To zrobimy naokoło. Kabelek tutaj i kabelek tutaj. Widzę, że coś zostało poprawione, jeżeli chodzi o właśnie łączenie. Popatrzcie, pod jak dziwnym kątem połączyłem teraz kable. Bo normalnie na to nie pozwalało przy tak dużym kącie, jakby wiecie, wstecz właściwie, tylko to było gdzieś powiedzmy 180 stopni, czy nie 180 stopni w tym kierunku, a teraz nawet można dalej. Dobra, ale tu widzę, aha, to jeszcze musimy połączyć oczywiście, ta w całość. Dobrze, więc mamy to, nie mamy żadnego połączenia, zaraz to połączenie sobie zrobimy. Połączenie drogą, tylko no właśnie, czy tutaj, jak ta droga pójdzie? Tędy, tędy, tędy. No i niech będzie na razie w ten sposób, dobrze. Teraz wykorzystamy te dwa pozostałe pojazdy. Ok, i znowu zrobimy tak, żeby on chwytał tutaj nam aluminium i wywoził je tutaj. I możesz jechać i ty zrobisz tak samo, to samo. Proszę bardzo, jedź. Tak, tylko teraz tak, będziemy rozładowywać naszą fabrykę, co jest spoko. Tylko problem się zrobi, taki, że tak naprawdę nie będziemy tego sprzedawać. Oczywiście moglibyśmy wozić to samochodem. No tak, w sumie jesteśmy na tyle blisko, że byłoby to całkiem optymalne. Ale poza tym w ogóle jest taka jedna ciężarówka, która tu jeździ. Nie wiem, czy to akurat ta, nie, to ta dostarcza chemikalia. Jest jedna ciężaróweczka, która pobiera stąd aluminium i wozi, ale czy ja ją zlikwidowałem? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Chyba nie. Albo i tak, okej. Okay. Była, ale już nie ma. Co zatem zrobimy? Może na początek potrzebowalibyśmy pociąg, który tutaj krąży, potrzebowalibyśmy wycofać. Czyli to jest ten. Każmy mu jechać do zajezdni i będziemy po prostu musieli mu dołożyć kolejnych wagonów. No chyba, że zajezdnię wybudujemy jakąś drugą tutaj. Aczkolwiek wydaje mi się, że zajezdnia zwykła dla samochodów to jest 17 tysięcy, natomiast zajezdnia taka, kolejowa, to jest 50 tysięcy. To już nie do końca się opłaca. Myślę, że na razie możemy sobie zawrócić ten pociąg tutaj do naszej zajezdni głównej, czyli tej. I tam mu dołożymy po prostu kolejne wagony, które będzie, na które będzie pakował sobie to aluminium. To niech na razie sobie
Ja połączyłem z magazynem fabryką. No, nie ma, no, ale jest droga. Jest połączenie drogowe. Okej. Okay. To sobie będzie jeździć. Powolutku. Coś tam się pomału opróżnia, także jest nieźle. Ale druga sprawa to są te zakłady mechaniczne, których też jeszcze nie odblokowaliśmy. Trzeba by byłoby to jakoś składać. Czy tutaj możemy? Nie. Tu możemy co najwyżej aluminium. Ale nie możemy tutaj składać części mechanicznych. W takim razie jakiś magazyn by nam się przydał. No tutaj pojazd czeka ze stalą, nie może jej dowieść. Przydałoby się, żeby to gdzieś umieszczać, ale tak, no to tak naprawdę by nam się mocno przydało. Przydałoby nam się te części mechaniczne wywozić w tamtym kierunku, bo tak sobie pomyślałem, że gdzieś tutaj chcielibyśmy zrobić jakąś jedną przynajmniej fabrykę. Może reszta gdzieś tu, tych fabryk. Może w tym kierunku bardziej jakąś fabrykę. Dobra, na razie zróbmy sobie jakiś mały magazyn chociaż, żeby móc to przechowywać. W standardowym magazynie możemy przechowywać części mechaniczne, więc tak zróbmy. A nawet więcej, zrobimy to w ten sposób i po prostu części będą się same nam tam magazynować. Chociaż chciałbym, o właśnie, żeby tutaj było, popatrzeć, że tu jest połączenie kolejowe do tego magazynu. Więc może jak zrobimy tak, to nie będziemy potrzebowali kombinować potem. W sumie wybudowanie tego magazynu było dużo prostsze niż reszta. No i części mechaniczne same się tutaj przesyłają, dlatego że mamy bezpośrednie połączenie. Oczywiście to będzie z wykorzystaniem jakby tych ludzi, którzy tutaj pracują. Tak. Ja sobie tak to tłumaczę. No ale przynajmniej możemy to składować i stali ubywa. No i jest git. Dobra, na razie to sobie będzie tutaj, będzie się tutaj ładować. Nasza huta aluminium troszeczkę zaczyna pustoszeć z aluminium, to dobrze. Brak pracowników, aha, no to nie jest zbyt dobrze. Co się stało z pracownikami? Aha, dopiero jadą sobie do fabryki, ja zatrzymałem grę oczywiście. Ale dobrze. No to sobie jedzie. Tutaj chyba jakieś pierwsze samochody, nieśmiało. Co on tutaj wiezie? On wiezie tlenek glinu. A, ja miałem samochód nie, który woził aluminium, tylko tlenek glinu chyba na granicę. Aczkolwiek dziwne, że na granicy nie było nic tu napisane. Nie był żaden pojazd, popatrzcie, że... A nie, są tu powiązane pojazdy. No dobra. Jednak jest. Dobrze. W pożądalu. Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy zrobić, to oczywiście w końcu jakieś zakłady, które produkują nam pojazdy. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Ostatnio na to w sumie patrzyliśmy, no ale jakby dawno nie było odcinka, więc sobie tutaj zobaczymy. No właśnie, brakuje nam jeszcze ostatniego elementu, czyli hala montażu urządzeń elektronicznych. Więc zanim zobaczymy na te pojazdy, to najpierw sobie zobaczmy na Politechnikę. Politechnika jest tutaj i ostatnie badanie dostępne, więc zapraszam do odkrywania i pracowania nad tym badaniem. No to będę, możemy sobie sprawdzić. W tym momencie mamy 30,5 tysiąca ludzi w naszym mieście bezrobotnych, całkiem sporo. Natomiast mam wrażenie, że to jest wszystko kwestia tego, że mam niezbyt dobrze do końca zoptymalizowany ten, wiecie, przełożenie z dzieci w wiek szkolny, przedszkolny, że one nie wszystkie jakby się dostają do tych szkół i część rodziców przez to nie pracuje, oraz kwestia tych połączeń po prostu, że dane osoby może nie docierają do pracy, chociaż mogłyby. Produktywność 94%, średni wiek całkiem fajny, bardzo niski, bardzo młode społeczeństwo. No i jeżeli chodzi o wykształcenie, to mamy już ponad 1100 osób z wyższym wykształceniem, to jest całkiem nieźle, z brakiem wykształcenia 7 tysięcy, natomiast wykształcenie podstawowe ma ponad 22 tysiące osób, to jest całkiem nieźle, aczkolwiek też będziemy chcieli otworzyć jeszcze jeden uniwersytet, będzie to Uniwersytet Medyczny i tam po prostu będziemy no szkolić jakby w innym kierunku, ale jakby w tym momencie dużo więcej tych studentów będzie mogło się szkolić. No właśnie, tutaj sporo tych studentów czeka. Dobrze, wróćmy zatem do naszych zakładów. No właśnie, gdzie one są? Metalurgia, branże różne, wydobywcze, składny przemysł maszynowy, to nas interesuje. No i tak, mamy, tak jak wspominałem, fabrykę samochodów, pojazdów szynowych, czyli pociągi,
suchy dok, w którym będziemy statki wodować, oraz ostatnia rzecz, hala montażu samolotów, i ta wyjątkowo będzie poza tym, co wcześniej, wymagać jeszcze aluminium. Ale tak, mamy tworzywa sztuczne i to już produkujemy. Mamy części mechaniczne, które produkujemy, nie mamy co z nimi robić. Mamy zakłady włókiennicze, więc tkaniny mamy. Brakuje nam części elektronicznych i elektroniki. Części elektrycznych i elektroniki, tak? Elektryczne, a elektroniczne, dwa różne rzeczy. No i oczywiście stal, którą też produkujemy, możemy dostarczać. Zatem zobaczmy sobie jeszcze na te części, chociaż ja bym chciał te budynki całkiem blisko siebie wybudować i je połączyć, dlatego że części elektryczne potrzebne są oczywiście do elektroniki. A gdzie my wytwarzamy? Tutaj to my wytwarzamy chemikalia. A gdzie mamy zakłady wytwarzające plastik? Zapomniałem, szczerze mówiąc, poczekajcie chwilkę. Okej, wybaczcie, moja gafa, jakby nie przyjrzałem się. Nie chciałem placu, znaczy stacji towarowej, tylko plac, otwarty skład tutaj postawić. Dlatego, że przecież sama stacja załadunkowa nie ma swojej pojemności. Tam, owszem, ona może powodować to, że jest załadunek pociągu materiałów, ale albo muszą tam stać samochody, które ten materiał na sobie trzymają, co w niektórych sytuacjach może być spoko, a tak naprawdę potrzeba tam podpiąć jakiś drugi budynek. Natomiast otwarty skład tutaj w magazynach i składach jest i on nam będzie dawał właśnie możliwość przechowywania tego aluminium. Więc tutaj sobie jeszcze troszeczkę pomajstrujemy. No właśnie, aby to zmieścić. O, idealnie, dobrze. Tutaj sobie jeszcze tory teraz połączymy. Tak, myślałem, nie uda się tak blisko. Dobra, od razu tutaj za świeżej pamięci dołożymy to. Dołożymy, a tutaj nie, bo za zbyt ostry skręt. Nic się nie dzieje. Proszę bardzo. Jest nie, akurat z tej strony jest do podpięcia. Trudno, niech będzie. Podepniemy ją tutaj. Dobrze, tylko tak, teraz mamy te dwa pojazdy, które nie do końca wiedzą, co zrobić ze sobą. To przypuszczam, są te załadowane. O właśnie, huta aluminium i huta aluminium. I teraz drugi przystanek to jest... A ten budynek, który musi się dopiero wybudować. Okej, tutaj. I ty też, kolego, tutaj. No, dobra. Teraz jest. I pięknie nastała wiosna. W końcu jest, strasznie męczy mnie ten zimowy klimat w tej grze. Naprawdę. Ale tak samo jest w City Skylines. Po prostu jakby te zimowe klimaty mi totalnie nie odpowiadają. Okej. W końcu. W końcu pierwsze te samochody dojadą. Co oznacza, że możemy sobie ten pociąg puścić. Ja tu mu dołożyłem jeden tylko wagonik. 62 tony. Prefabrykatów, a aluminium ile? 69 ton. A myślę, że to wystarczy, bo nie chcę potem, żeby się okazało, że wiecie, że przedobrze i cały aluminium sprzedam, które będę chciał, wiecie, transportować gdzieś indziej. No więc dobra, tu, gdzie to było? Tu mamy ten skład, okej. Okay. Czyli ty, koleżko nasz, kolorowy, bo masz dużo kolorowych wagonów, pojedziesz sobie tutaj, po dużym składzie celnym, no bo jakby z tej strony nie mam go jak doprowadzić, po dużym składzie celnym, po wyładunku wszystkiego przyjedziesz tutaj, na załadunek i potem już będzie się kręcić, także czas start. Jego sobie wyłączymy może. Więc to niech sobie jeździ, dokładnie tak. No już mamy 54 tony, ale ten będę to używał tak naprawdę w dwie strony. Czemu tutaj tak mało osób nagle pracuje? Wcześniej pracowało po 200, o tutaj pracuje bardzo dużo osób. Nie wiem, może dlatego, że nie dało się składować, a teraz nikt nie chce przyjść tutaj do pracy. Może coś musi się przeładować, przerestartować, zobaczymy. No i tak naprawdę tutaj mamy te tworzywa sztuczne, o nich zapomniałem totalnie, że je tu umieściłem. Ale nie mamy chemikaliów. No właśnie dlatego, że nie mamy chemikaliów, że nie mamy pracowników tutaj. Więc znowu trzeba by tutaj doprowadzić tych pracowników. Czemu jeszcze na pusto przyjechałeś? Tu i tu. Wsiadanie, wsiadanie, wysiadanie. No właśnie, bo to są pociągi, które tu nam dowożą niestety naszych obywateli. No tkaniny i ubrania się tutaj tworzą, co jest super, ale ewidentnie mamy za mało osób na plantacji chemicznej. To też, no właśnie, ten znowu też pusty przyjechał.
to też niektóre pociągi puszczam z pominięciem tej stacji. Akurat to są tramwaje, nie pociągi, ale wiecie, o co mi chodzi. I właśnie ten taki pojedzie. Ten pojedzie w tym momencie z robotnikami, no ale popatrzcie, ile jeszcze tych robotników tutaj zostało, on ich nie zabrał w ogóle. No, ale przynajmniej dostarczy nam robotników tu, do tych fabryk. Ale jest ich ewidentnie za mało. Chociaż chciałbym ten piękny moment uchwycić, kiedy nasi pracownicy jednak gdzieś pójdą, coś zrobią. Cudownie, okej, tędy wchodzą właśnie pod spód. I za chwilę tutaj ktoś powinien przyjść. Jest, dobra, kilkanaście osób. No tak, bo część osób jeszcze tutaj przychodzi do tych zakładów pracy. I do tych zakładów pracy, bo tutaj ten żwir też jest nam niestety potrzebny. A, musimy coś tu wymyślić lepszego. No bo po prostu większą ilość tramwajów, bo jak widzicie tutaj niekiedy robotnicy po prostu są i czekają. No dobra. Co byśmy w końcu tutaj, jakie zakłady byśmy postawili tutaj? Dobrze, myślę, że nie będziemy kombinować, zrobimy jakby po kolei, poprawnie, czyli zaczniemy od zakładów, które będą nam produkowały samochody. Więc oczywiście wybieramy sobie fabrykę samochodów, możemy zatrudnić 400 zwykłych pracowników i 100 pracowników z wyższym wykształceniem. No i tak wygląda ten budyneczek, ma bardzo dużo podpięć, jak widzicie, dla wózków widłowych, nie ma żadnego podpięcia dla torów kolejowych, co jest trochę przykre, no ale tak jest skonstruowany, bo tak to można by część rzeczy dowozić po prostu pociągiem, no ale już trudno. Myślę, że to będzie całkiem niezłe miejsce. Dalej jesteśmy tutaj na styku właściwie tego naszego przemysłu z miastem. Mamy tutaj 5 pięknych kukurydz posadzonych, kolejne duże budynki. I tak naprawdę to jest bardzo duża rzesza osób, która nie ma pracy. Proszę bardzo, na przystanku mamy 164 osoby, które czekają, żeby gdzieś pojechać i pracować. Więc będzie to idealne miejsce na to, żeby tą fabrykę tutaj ustawić. No, w pewnej odległości sobie zrobimy fabrykę. Odepniemy sobie tutaj dróżkę jedną. Do tego oczywiście zrobimy sobie tutaj przystanek. Mały dworzec. Dajmy mały dworzec po prostu. Okej, niech będzie tak ładnie. Tutaj sobie zrobimy chodniczek. Tutaj sobie zrobimy taką dróżkę. Okej, niech się nam to oczywiście buduje. Czy ja buduję za ruble? Buduję za ruble. Okej, w pożądalu. No i do tego tak naprawdę potrzebujemy dowozić tutaj nasze jakieś materiały. Po pierwsze będziemy potrzebowali stali i części mechanicznych. Części mechaniczne mamy tutaj w tym magazynie, do którego przyda się zrobić jakąś drogę dojazdową może? No właśnie, bo takowej nie mamy. Między słupami niestety musimy ją postawić. Okej. No to mamy. Zatem tak, tutaj mieliśmy zajezdnię, świetnie. I zobaczmy, jakich samochodów będziemy potrzebować. Na pewno będziemy potrzebować otwartej skrzyni. O właśnie. Zobaczmy, ta pojemność całkowita, ta ciężarówka była całkiem spoko. Ona może przewozić nam stal i może nam przewozić tylko stal. Części mechanicznych już nie. Ale stal jak najbardziej będzie nam potrzebna. Więc kupmy dwie takie ciężarówki, tylko zmienimy im kolor. Kupmy dwie takie ciężarówki. Zamknięta skrzynia. Co nam da zamknięta skrzynia? Na pewno tkaniny będą nam potrzebne, tworzywa sztuczne, części elektryczne i elektronika oraz części mechaniczne. Także naprawdę tych ciężarówek możemy nakupić ze 4, myślę. No i po prostu sponujmy na razie zadania. Na razie po prostu będziemy dostarczać wszystko za pomocą samochodów, a potem zobaczymy, czy jakoś to rozwiniemy. Czyli tak, ty kolego będziesz jeździł do huty stali i tą stal będziesz dowoził tutaj. Tak, mamy załadunek, wyładunek, możesz zaczynać. Twój rozkład dnia damy również temu pojazdowi i on również może zaczynać. Dalej, potrzebujemy ten samochodzik wziąć i ten wyłączyć.
Ten sobie weźmiemy i dołożymy go do... Znaczy zaprosimy go do magazynu, gdzie będzie pobierał części mechaniczne i dostarczał je tutaj. No i proszę bardzo, czyli tak, mamy stal i to jest też ciekawa i ważna rzecz. Spojrzeć, jak wygląda magazyn. Popatrzcie, że osobno mamy stal, a osobno mamy magazyn na całą resztę rzeczy. I dobrze zostawić to, jak jest, czyli limit ilości. Dlatego, że jeżeli, powiedzmy, wyłączymy sobie ten limit, czyli pchamy ile wlezie, ile da fabryka, no to wtedy się okaże, że na przykład możemy cały magazyn ten zapełnić częściami mechanicznymi, przez co zupełnie nie będziemy mieli miejsca na inne rzeczy. Ale drugą opcją jest wybudować magazyn, który będzie podpięty bezpośrednio tutaj i on będzie miał taką funkcję właśnie tego bufora, żeby wszystko działało sprawnie. Więc myślę, że tak zrobimy od razu ten magazyn. Tylko tak, tworzywa sztuczne, mechaniczne, elektryczne, elektronika, tkaniny. Upewnijmy się, że te wszystkie rzeczy możemy pomieścić w tym standardowym magazynie. Elektronika, części elektryczne, części mechaniczne, tkaniny i tworzywa sztuczne. Wszystko się zgadza. Zatem zrobimy sobie coś, słuchajcie, takiego. Muszę to pod kątem, czy mogę to bliżej dać? Dobra, jest. Proszę bardzo. Stal oczywiście będzie musiała być doprowadzana tutaj bezpośrednio, bo to nam stali nie przerzuci. Ale dzięki temu nie będziemy się martwić o to, że nam, wiecie, braknie miejsca na coś. Znaczy, dalej ustawimy te limity, ale wiecie, nie doprowadzimy do sytuacji, że samochody będą przejeżdżać i nie będą były w stanie nic dostarczyć. Więc zobaczmy tak, czy tutaj już jakaś ta ciężarówka zajechała na części mechaniczne, czy tak nie do końca. Bo mam wrażenie, że nie do końca, ale tutaj nic nie przyjechało jeszcze. Zobaczmy sobie. To będzie to. Aha, po prostu go nie wystartowałem. Dobra, no moja wina. Usuń z linii, czyli jeszcze raz. Ten magazyn do tego magazynu. I możesz jechać. O właśnie. Kolejna ciężarówka będzie nam dostarczać części... będzie nam dostarczać tkaniny. A tkaniny możemy pobierać chyba z tego, co pamiętam, z tego magazynu. Tak, czy one tutaj są? Nie, tu jest tylko drewno. Gdzie tu są tkaniny? Tutaj są tkaniny, no to dobra. Tu już musimy mu oczywiście zaznaczyć, żeby pobierał tylko i wyłącznie tkaniny, nic więcej. I dostarcza je kolego do tego magazynu. I czas start. I tak zasadniczo na razie nie mamy nic więcej. Tak, na razie nie mamy nic więcej. Więc skopiujmy na razie te rozkłady na te pozostałe dwie ciężarówki, które i tak już kupiliśmy. A gdzież to jest? Ha, zgubiłem je. Gdzie jest ta zajezdnia? Tu są stacje. No nie do wiary, zgubiłem zajezdnię. Ale jaja. Jak mogło zgubić zajezdnię? Przecież ona tu była gdzieś. O, jest, dobra. Czyli tak, ty kolego też pojedziesz. Po tkaniny. Natomiast tutaj ten samochód, który... O, idealnie będzie skopiowane to tu. I możemy go odpalić. Dobrze. No to mamy zrobione. I słuchajcie, dotarliśmy jakimś cudem do punktu 30 paru minut odcinka. I ze względu na to, że jakby przez najbliższe kilka dni nie będę wam w stanie znowu nic nagrywać, to też zakończymy sobie tutaj odcinek i po prostu płynnie od razu zacznę następny, w którym jakby będę kontynuował to, co dzisiaj robiliśmy. Ale tak, na razie mamy fabrykę samochodów. Co prawda ona jeszcze nic nie produkuje, ale niedługo zacznie. Także w tym odcinku to tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. Widzimy się i słyszymy na pewno w kolejnym odcinku Soviet Republic jeszcze w tym tygodniu. Tylko pewnie nie jutro, tylko pewnie zaplanuję go za na przykład dzień lub dwa. No i poza tym to cóż, zapraszam was serdecznie na streamy, które odbywają się na Twitchu. Teraz przez ten tydzień, kiedy wy to oglądacie, przez ten tydzień mnie nie ma. Ale może w piątek się pojawić stream na Twitchu, link oczywiście podany w opisie, a jak nie, to w niedzielę, a standardowo to streamuję we wtorki, w niedzielę i w piątki o godzinie 20. Także link podany w opisie, zapraszam serdecznie i trzymajcie się, do usłyszonka i zobaczonka, bye bye.